lubiłem tylko grać w piłkę. Do czwartej klasy szkoły podstawowej to było moje jedyne zajęcie. Rodzice się bardzo niepokoili tym, że zostawiam szkołę dla podwórka. No i dla śledzenia Ligi Polskiej i Ligi Angielskiej. Grałem najpierw na bramce, a potem w pomocy, czyli w tych formacjach, które, tej formacji, która dźwiga ciężar gry. Oczywiście 74 rok i znakomity wynik Polaków. Wejście polskiej drużyny na arenę światową z wielkim impetem. Gol Szarmacha w meczu z Włochami. Jedna z najpiękniejszych bramek w historii futbolu. Kiedy myślę o piłkarzach strzelających bramkę główką, przede wszystkim wspominam Szarmacha i ten genialny gol z ówczesną potęgą piłkarską świata, która nie wyszła z grupy. No, dałbym się pokroić za Lubańskiego. Tak jak większość kibiców, nie mogłem pogodzić się z tym, że został niesprawiedliwie ukarany. Podczas meczu z Bułgarią w Starej Zagorze musiał zejść z boiska. No i pamiętam jego kontuzję z meczu z Anglikami, która wyeliminowała go na długie lata z gry. Nie mogłem się pogodzić z tym, że nie ma Lubańskiego w 1974 roku. Potem się bardzo cieszyłem, że wrócił do reprezentacji, że zagrał w eliminacjach do Argentyny, że zagrał w Argentynie. Dla mnie wzorem piłkarza, wzorem napastnika i wzorem kultury i elegancji sportowej. Powiedzieć Lewandowski byłoby banalnie. Kibicuję Krychowiakowi, Grosickiemu. Będę oglądał mecz z Senegalczykami mieszkającymi we Wrocławiu, ale jednak 2-1 dla Polski. Pierwsze zwycięstwo. Wierzę, że to, co jest specyfiką polskiej reprezentacji, tak? To znaczy słowiański duch i inwencja plus dobra organizacja gry dadzą nam zwycięstwa na mundialu. Jestem przekonany, że wyjdziemy z grupy. Trzymam kciuki za to, żeby Kamil grał i wierzę, że zagra, ale jeśli nie Kamil... Boisko było na Klecinie, a teraz już jesteśmy na Pawłowicach i rozmawiamy z mieszkańcami tego osiedla o palących problemach. Akcje 48 osiedli, jedno miasto, sprawy do załatwienia będę prowadził aż do 19 czerwca. Wtedy podsumuję ją wraz z moimi współpracownikami i wszystkimi, którzy składali wnioski i uwagi, co poprawić we Wrocławiu. Ale to nie koniec. 19 czerwca polska reprezentacja rozegra pierwszy mecz piłkarski z Senegalem. Zapraszam wszystkich na TweetUp, Strefa Kibica, byśmy porozmawiali o problemach miasta, o sporcie i razem oglądali sukcesy polskiej reprezentacji.